Oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą zdobył swoją krwią. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj właśnie chcemy rozpocząć ten koncert charytatywny dla Marcela, Bartosza i Natalii, właśnie spotkaniem z Chrystusem, najważniejszym spotkaniem, którym Jezus Chrystus chce pokazywać się, jak wielką miłością Pała wobec każdego z nas i jak każdy z nas jest dla Niego drogi. I dzisiaj podczas tej Eucharystii gościmy wspaniałych gości. Oczywiście najwspanialszym jest Jezus Chrystus, który za chwilę przyjdzie na ten ołtarz. Ale gościmy zespół Razem za Jezusem, którego założycielem jest obecny wśród nas ksiądz Krzysztof Kralka, który jednocześnie jest również założycielem Palotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, a więc bardzo nam miło, że zgodziliście się wziąć udział w naszym koncercie i ubogacić swoim głosem, swoim talentem, muzyką tę najważniejszą część naszego życia, właśnie spotkanie z Jezusem Chrystusem. Gościmy również księdza Piotra Spyrę, mojego kolegę, tak mogę powiedzieć, z seminarium jeszcze, przyszłego doktora tak naprawdę za dwa dni. Ksiądz Piotr modli się we własnej intencji, ksiądz Krzysztof modli się za naszą parafię, o wylanie Ducha Świętego, o to, żeby Jezus Chrystus dotykał naszych serc. Ja zaś modlę się o cud uzdrowienia dla Natalii, Marcela i Bartosza. Drodzy bracia, od chwili, kiedy rozpoczęliśmy mszę świętą, kiedy obwieściliśmy, że Pan Bóg jest z nami, to tak rzeczywiście jest. I Jezus Chrystus, ten sam, który żył 2000 lat temu, który chodził po palestyńskiej ziemi, on zmartwychwstał i żyje w swoim kościele, jest między nami. Dlatego dzisiaj chcemy tutaj go spotkać podczas tej Eucharystii, w jego słowie, w tym, co do nas będzie mówił, w tym sakramencie ołtarza, w tym chlebie, który przyjmiemy. Dlatego wzbudźmy obecność, takie poczucie obecności Pana Jezusa pośród nas, tutaj, na tym stadionie, na tej scenie. On jest między nami, tak jak zapowiedział, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Zbudźmy intencje, w których chcemy dzisiaj modlić się, a za wszystkie nasze grzechy i słabości szczerze dobrego Boga teraz przeprośmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, Panie, zmiłuj się nad nami.
Obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Zachariasza. To mówi Pan. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem. I płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczów Hadad Rimmon na równinie Megiddo. Oto Słowo Boże. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Ciebie.
pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Ciebie mój Boże pragnie moja dusza. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Postałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie, bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. Oto Słowo Boże. Świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim Jego uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli:
za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, w czasach Jezusa ludzie już doskonale wiedzieli, kto to jest prorok. Po co prorok przychodzi, co prorok ma głosić, jaki jest tego cel. I mniej więcej wiedzieli też, jak prorok kończy. I kiedy Jezus zadaje pytanie temu tłumowi, swoim uczniom, za kogo ludzie mnie uważają, za kogo ten tłum mnie uważa, to ci uczniowie, mówiąc o tym, że jedni mają Jezusa za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za innych proroków, tak naprawdę w tych odpowiedziach wybrzmiewa, że ludzie patrzą na Jezusa i nie widzą niczego nowego. Widzą coś, co już było. Widzą innych proroków, którzy podobnie jak Jezus występowali, podobnie jak Jezus głosili, podobnie jak Jezus cierpieli, ale nie widzą niczego nowego. Natomiast Jezus przynosi całkowitą nowość w tym, co głosi, w tym, jak żyje, w tym, jak formuje swoich uczniów. To jest wszystko nowe. Nikt wcześniej nie głosił w taki sposób. Nikt wcześniej nie mówił tak o Bogu. Nikt wcześniej nie pokazywał takiego Bożego Królestwa. Dlaczego te tłumy nie widzą tej nowości? Dlaczego wydaje im się, że nic nowego nie przyszło? Że to, co robi Jezus, nie, to już było, to już było. Zawsze wtedy, gdy człowiek patrzy powierzchownie, zawsze wtedy, gdy człowiek patrzy płytko, zawsze wtedy, gdy człowiek się do czegoś przyzwyczai, tak trochę może z przymrużeniem oka wykonuje pewne rzeczy, które od lat się wykonywało, no ciężko zobaczyć Boga, który czyni nowe rzeczy. I zobaczcie, że my możemy w taki sposób chodzić do kościoła. Nasze bycie w kościele może być takim właśnie przyzwyczajeniem. Możemy tak z przymrużeniem oka nawet patrzeć na to, co się głosi z ambony i powiedzieć, a tyle razy już ta Ewangelia była czytana, tyle kazań już w życiu usłyszałem. No co tu nowego może się stać? No co oni mogą nowego nam pokazać? Można mieć takie podejście do wiary. Czym to owocuje? Co się wtedy z nami dzieje? No stajemy się takimi katolikami, którzy no, przychodzą do tego kościoła z przyzwyczajenia, na nic tak naprawdę nie liczą. No może czasami, jak jest potężna trwoga, to jest jakieś takie wołanie do Boga, bo gdzieś tam kiedyś coś słyszał, że tam Matka Boża w Częstochowie albo ktoś tam, że przyszła jakaś pomoc z nieba. Ale gdy tak jeżdżę po Polsce, gdy tak patrzę, obserwuję ludzi, zachowanie na mszy, zachowanie ludzi w kościele, to mam takie wrażenie, jakby w sercach było takie przekonanie, no co tu się jeszcze może wydarzyć? No co tu się jeszcze może zmienić? No co ten Kościół może jeszcze w życie wnieść? No co ta Ewangelia może zmienić w moim życiu? To jest mniej więcej ta postawa ludzi, którzy słuchali Jezusa. Ale Jezus pyta tych, którzy są najbliżej. Jezus pyta tych, którzy patrzyli trochę głębiej, widzieli więcej, a wy... Wy, którzy patrzycie z bliska, wy, którzy ze mną jecie, wy, którzy dzielicie ze mną los, za kogo wy mnie uważacie? I Piotr mówi, ty jesteś Mesjasz. Co to znaczy? Na Mesjasza czekał Izrael, który liczył, że Bóg pośle takiego Bożego pomazańca,
potomka Dawida, który uratuje, który wypełni Boże obietnice, który wprowadzi Boże Królestwo. W osobie tego Mesjasza ma przyjść ta nowość od Boga. Ma przyjść to, czego jeszcze nie było. W osobie Mesjasza mają się wypełnić wszystkie boskie obietnice. To, co Bóg obiecywał przez 2000 lat, w osobie Mesjasza to wszystko miało się wypełnić. I Piotr mówi, to Ty jesteś ten Mesjasz. To Ty jesteś ta Boża nowość. To Ty jesteś ten, którego jeszcze nie było. To Ty masz słowo, którego świat jeszcze nie słyszał. To w Tobie wszystkie Boże obietnice są na tak. Czy Ty byś był dzisiaj w stanie powiedzieć to Jezusowi? Czy Jezus dla Twojego życia to jest nowość, świeżość, wciąż coś, co zaskakuje, wciąż coś, co zachwyca, wciąż coś, co nie da się ogarnąć żadnym słowem, żadnymi gestami, coś, co wymyka się z rąk, coś, co nie da się zaszufladkować. Czy kiedy myślisz o Jezusie, to widzisz w Nim obietnice Boże dla Ciebie, które się spełniły? Obietnice przebaczenia, darowania win, odpuszczenia grzechów, obietnice nowego życia, obietnice obfitości, radości, pokoju. Czy Ty to widzisz w Jezusie? Bo On przychodzi Ci to dać. Bo On rzeczywiście jest tym Mesjaszem. Bo On widzi Twoje życie. On widzi dokładnie to, co się w Twoim życiu dzieje. Zna Twoje problemy. Zna Twoje smutki. Wie, co przeżywasz. Wie, o co się modlisz. Wie, dlaczego płaczesz. Wie, co Cię boli. I On przychodzi, aby być Twoim Mesjaszem. Ale żeby tego Mesjasza zobaczyć, aby tego Mesjasza przyjąć do serca, to trzeba zrobić to, o czym Jezus mówi dalej w Ewangelii. Kto chce iść za Mną, czyli kto chce doświadczyć tego, co Ja, niech się zaprze samego siebie. Co to znaczy dzisiaj dla nas w Kościele? Na tej ziemi od 2000 lat jest głoszona Ewangelia. Co to znaczy dla nas dzisiaj zaprzeć się samego siebie? To znaczy otworzyć się na tę nowość. Wyjść poza swoje schematy. Że w kościółku to zawsze tak było, tak jest, tak będzie, nic nie zmieniać, po co dodawać, po co... Zaprzeć się samego siebie to się otworzyć na coś, czego być może z Bogiem jeszcze nigdy nie przeżyłem. Usłyszeć od Boga słowo, którego może jeszcze nigdy nie słyszałem. Zaprzeć się samego siebie to powiedzieć, że Bóg w moim życiu ma prawo być takim, jakim On chce, a nie takim, jakim ja chcę. Bo przecież ja mogę sterować Bogiem w moim życiu, ja Go mogę wyreżyserować, ja mogę traktować Boga jak pacynkę, jak marionetkę, pociągać za sznurki i liczyć na to, że Bóg będzie dokładnie robił to, co ja chcę. Zaprzeć się samego siebie to powiedzieć nie. Bóg ma prawo być Bogiem. Bóg ma prawo być niezależny ode mnie. Bóg ma prawo zrobić z moim życiem to, co Mu się podoba. I dalej Jezus mówi, że kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój każdego dnia, codziennie i niech Mnie naśladuje, niech robi to, co ja. W tamtych czasach nieść krzyż to znaczyło pozwolić skazać się na śmierć. Więc gdybyśmy to chcieli przetłumaczyć tak na nasz potoczny język, Jezus powiedziałby nam dzisiaj, słuchaj, jeżeli chcesz doświadczać mojej miłości, jeżeli chcesz doświadczyć mojego nowego życia, jeżeli chcesz doświadczyć tego, że wszystkie obietnice Boga wypełniają się dla ciebie, przestań się koncentrować na sobie, pozwól, żeby Bóg zrobił to, co chce, pozwól, żebyś na tym stracił. Pozwól, abyś zapłacił za to życie. Starym życiem, twoimi pomysłami, twoimi planami. I chodź za Mną, nic się nie bój. Jakie to jest szalone. Jaka to jest niepoważna propozycja. Jakie to głupie jest. Zobaczcie, do jakich po ludzku głupich rzeczy Bóg nas zaprasza. No przecież tu nie chodzi o grzanie ławki w kościele czy pod namiotem. Tu nie chodzi o jakieś ładne składanie rączek i ubieranie białych sukienek i sypanie kwiatkami. Tu chodzi o poważne, dziwne rzeczy. Ale
dopóki my tego nie zrobimy, dopóki nie wstaniemy z tych ławek mentalnie, w myśleniu, dopóki nie pozwolimy, żeby Bóg zrobił z nami to, co chce, żeby nas poprowadził tam, gdzie nas jeszcze nie było, w modlitwie, w czytaniu Słowa Bożego, to nie doświadczymy tego, co to znaczy, że On jest dla nas Mesjaszem. To co chwilę będziemy powtarzać schematy, odgrzewać stare kotlety w kościele, to będziemy takimi zasiedziałymi ludźmi, którzy coś tam se w kościele pod nosem pomruczą, coś tam se pośpiewają, tymi kwiatkami posypią, ale nic się w życiu nie będzie zmieniać. Ale w moim i twoim życiu wtedy będzie cały czas marazm, stagnacja. Ale jeżeli chcesz mieć nowe życie w Jezusie, trzeba Go posłuchać. Trzeba pozwolić, aby On przyniósł to nowe. Trzeba pozwolić, aby On pociągnął nas w te miejsca, gdzie nas jeszcze nie było. Abyśmy mogli doświadczyć, że wszystkie boskie obietnice pokoju, szczęścia naprawdę w Jezusie się spełniły. I to jest na dzisiaj. Z czego dzisiaj musisz wyjść? Co trzeba dzisiaj porzucić? Jakie schematy? Jakie stare sposoby myślenia? Módlmy się, żeby Bóg nam to pokazał. Módlmy się, aby Bóg nas pociągnął do siebie. Módlmy się, aby coś w tej wierze naszej się zmieniło. Żeby przyszedł jakiś taki, wiecie, świeży powiew wiatru. Ten powiew Ducha Świętego, który przewietrzy, orzeźwi, ochłodzi, doda wigoru. Który wniesie radość. Aby minął smutek, aby minął lęk, aby minęła stagnacja. Bo z chwilą przyjścia Jezusa i z chwilą Jego śmierci na krzyżu i z chwilą Jego zmartwychwstania te stare rzeczy mają minąć. Nie trzeba ich na siłę, na sztucznie podtrzymywać. Iść za Jezusem to iść za nowością, którą On przynosi. Bo On jest Mesjaszem Bożym obiecanym. Tak dla mnie, jak i dla Ciebie. I On jest tym Mesjaszem dla tych ludzi sprzed 2000 lat. I On jest tym Mesjaszem na dzisiaj, dla tego miasta, dla Twojego domu, dla Ciebie. I niech się to stanie jak najszybciej. Abyśmy wszyscy poznali i abyśmy wszyscy doświadczyli nowego życia w Jezusie Chrystusie. Amen. Odpowiedzi na usłyszane Słowo Boże, wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednym Panu Jezusa Chrystusa, światłość ze światłości, prawdziwy z Boga prawdziwy, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, zstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z małej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany już za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pokrzywdzony. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znamia Pisma, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwale, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzestion, opuszczenie grzechu i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Bóg jest obecny pośród nas, jest dobry i nas słucha. Z wielką wiarą i ufnością skierujmy do Niego nasze prośby. Aby chrześcijanie na całym świecie otwarcie wyznawali wiarę w Ciebie, posłanego przez Ojca dla naszego zbawienia. Ciebie prosimy, aby cierpiącym fizycznie i moralnie była dana łaska złączenia ich z Tobą, niewinnie cierpiącym. Ciebie prosimy, aby grzesznicy, dotknięci Twoją łaską, doznali prawdziwego i głębokiego nawrócenia. Ciebie prosimy, aby wielu spośród nas zrozumiało wreszcie konieczność podjęcia codziennego krzyża,
dla dobra własnego i swoich bliskich. Ciebie prosimy, aby wszyscy nasi bliscy zmarli uczestniczyli w chwalebnym zmartwychwstaniu Twoim. Ciebie prosimy, o łaskę uzdrowienia dla Natalii, Bartosza i Marcela. Ciebie prosimy, o wszelkie potrzebne łaski i wylanie Ducha Świętego dla wszystkich parafian i uczestników koncertu. Ciebie prosimy, abyśmy mężnie poszli za Tobą i naśladowali Cię w przyjęciu woli Ojca. Ciebie prosimy. W Twoim miłosiernym sercu składamy wszystkie nasze prośby, Panie Jezu. Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków. Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym. I wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg na zewnątrz.
naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II, świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga.
Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciemność, pełnię
się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Bardzo dziękuję za przewodniczenie tej mszy świętej księdzu Piotrowi, a szczególnie księdzu Krzysztofowi za mocne, głębokie słowo, które myślę, że dotknęło nasze serca i powinno nas właśnie popchnąć w stronę Chrystusa, aby pozwolić Chrystusowi działać w naszym życiu tak, jak On chce i w taki sposób, jaki On zamierza, nie taki, jak i my. Wam dziękuję za Waszą obecność. To nie koniec. Oczywiście za chwilę będzie uwielbienie, koncert chwały. Będziemy uwielbiać Pana Boga. Będziemy się modlić, aby On przemieniał nasze serca, dotykał, uzdrawiał, nami prowadził. Dziękuję również za Wasz rytowy grosz, który złożyliście. Te pieniążki są przeznaczone na rehabilitację, leczenie dzieci. A więc jeśli ktoś z Was chciałby jeszcze coś dołożyć do tego, to tutaj młodzież kursuje z puszkami, tak więc to jest wasz dobry gest, Wasza hojność serca Wam składam uprzejmość. Niech Pan Bóg nas błogosławi na tę niedzielę, na taki radosny czas spędzony w tej wspólnocie, w tym zgromadzeniu. Dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy, że możemy się z Wami modlić. Niech Pan będzie uwielbiony w tej parafii, w tej miejscowości i w tych osobach, za które dzisiaj modlimy się też o zdrowie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Yeah.